Uczniowie ze szkół podstawowych mają swoje konkursy. Niedawno odbył się konkurs recytatorski dla przedszkolaków. Pora na nasze kościeleckie bączki. Dzieci w zorganizowanym dla nich konkursie plastycznym miały za zadanie wykonanie wielkanocnego kurczaczka. Maluszki ochoczo przystąpiły do pracy. Wszystkie prace okazały się piękne i wyjątkowe, dlatego komisja konkursowa nie zdecydowała się na wyłonienie wygranych i w ten sposób wszystkie dzieci zostały zwycięzcami. Kochane dzieci, mamy gościa. Przyszedł do nas pan wójt nagrodzić wszystkie dzieci. Wszystkie dzieci pięknie wykonały pracę, bardzo starannie. Dlatego wójt nagrodzi wszystkie dzieci. Wszystkie dzieci otrzymają prezenty. W szkołach organizowane są konkursy, w przedszkolach, no to dobrze byłoby też w żłobku zorganizować. Ja myślę, że, no nie wiem, czy nie jesteśmy tutaj chyba pierwszą taką gminą, która pomyślała o tym, żeby konkurs w żłobku zrobić. Ja do tej pory nie słyszałem, że coś takiego było. A myślę, że no fajnie, tak, żeby pokazać tych dzieciaków, nie, że tutaj coś się dzieje fajnego, że czują się dobrze chociaż. Ufundowane przez siebie nagrody wręczył wójt gminy Kościelec Dariusz Ostrowski przy asyście dyrektor obiektu Magdalenie Kotlińskiej. Maluszkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w edukacji.